tą mapę sobie pooglądać. Tam Państwo mają informacje. Każda kropeczka to miejsce, gdzie mordowano Polaków. Sięga to aż po Kraków. Właśnie miałam od pani, która tutaj też jakby zaangażowała się w nasze kresowe sprawy, informacje, dlaczego to zrobiła. W obręb Krakowa wchodzi w tej chwili taka dawna wieś Tonie. Wycofujący się Ukraińcy dokonali tam zbiorowego gwałtu na nieletniej jej ciotce. Ona nigdy się z tego nie podniosła. Pod Krakowem jest taki zakład psychiatryczny, nazywa się Kobierzyn. W tym zakładzie po prostu zakończyła życie. I to nie wydarzyło się gdzieś tam, prawda, w Stanisławowskim, czy gdzieś, tylko tutaj, w obrębie miasta Krakowa. Wszędzie, gdzie ta noga tych bojców, prawda, stanęła, tam płacz i nieszczęście. Przez całe lata byliśmy zaszczepieni przeciwko temu. Wiedzieliśmy, że hasło Ukrainiec oznacza, że trzeba się strzec, trzeba się pilnować. Teraz mamy z ust jednego z urzędników, i to jeszcze MSZ-u ukraińskiego, słowa tak porażająco kłamliwe, że części Polaków zapierają dech. Ale przecież nie ma tutaj przypadku. Wszyscy ci ludzie, którzy są szowinistami ukraińskimi, doskonale od młodości, tak jak ich dziadowie, tak jak ich tatusiowie, szkolili się w dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. Otóż mamy tam trzy bardzo ważne hasła, które mogą nam tłumaczyć i zachowanie pana Melnyka, Andrzeja, ale także mogą być dla nas pewną przestrogą na przyszłość. Proszę posłuchać. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego będzie wymagać dobro sprawy. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wroga swojej nacji. Trzecie, będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni państwa ukraińskiego, nawet w drodze zniewolenia obcoplemieńców. Teraz nacjonalizm ukraiński, który nam ma pomagać przy poradzeniu sobie z Rosją, dalej opiera się w głębi na tych zasadach. Bo pierwsza to jest oczywiście walczenie o państwo ukraińskie. A teraz trzeba się zastanowić nad tym i wrócić, bo to jest nasz pierwszy argument do tego pytania, dlaczego takie potworne nasilenie i te potworne mordy na Polakach się odbyły. Otóż profesor Wiktor Poliszczuk, ale inni historycy zwrócili uwagę, że jeżeli Owen Bandery chciała wykorzystać konflikt niemiecko-rosyjski do zbudowania państwa ukraińskiego, to w roku 1944, gdy przegrana Niemiec, to już przecież mamy po Stalingradzie, już tutaj ta armia podchodzi, była to tylko kwestia czasu, kiedy Niemcy upadną, a nadzieja na choćby na miastkę samodzielności państwowości ukraińskiej upadła. I w tym momencie masowe mordowanie ludności polskiej straciło już podstawowy sens polityczny. Już nie można tego tłumaczyć tym, że dlatego was mordowaliśmy, ponieważ chcieliśmy zbudować państwa, więc ujawnił się ten cel prawdziwy, o co chodziło UPA, prawda? Celem nie było, bo już to było niemożliwe, zbudowanie państwa, a w tym momencie fizyczne unicestwienie Polaków na tym terytorium. Chodziło o to, aby po wojnie nie było już żadnych sporów, tak jak było po I wojnie światowej, żeby Ukraińcy wzięli wszystko. I oni to po prostu zrobili. Przeprowadzili ludobójczą akcję, kierując się najniższymi pobudkami w oparciu o tą zbrodniczą ideologię, faszystowską ideologię. Robili czystkę etniczną i trzeba tylko tłumaczyć. Nie da się tutaj przyjmować ich argumentów. Oczywiście pan Melnyk
No może dwa słowa też o tym człowieku, bo Andrzej Melnyk, tu nomen omen, prawda? To jest Andrzej Melnyk, to był człowiek, który pułkownik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który zresztą mimo tych wszystkich swoich przestępstw, których też bardzo dużo ma na sumieniu jako przywódca tego odłamu, bo byli banderowcy i melnykowcy tego odłamu, który najsilniej był związany z Niemcami, z Abwerą. Właśnie dlatego być może człowieka o takim imieniu i nazwisku, bo ja nie wiem, czy on ma jakieś tam związki rodzinne, ale ma to samo imię i nazwisko, jakie miał człowiek, który współpracował z Niemcami hitlerowskimi jak najbardziej i jeszcze na dodatek z Abwerą, prawda, miał bardzo silne kontakty. To ciekawe, Melnyk był żonaty z siostrą człowieka, który dokonał zamachu, pierwszego zamachu takiego spektakularnego w 1921 roku na Józefa Piłsudskiego. I Piłsudski, który oczywiście Ukrainę darzył ogromną miłością, nie wyciągnął należytych konsekwencji z tego, w ogóle sprawę kazał zasypać. To jest też taka dosyć ciekawa sprawa. A wracając do samego tego OUN-M, czyli frakcji melnykowskiej, czyli tego pana Melnyka, no to oni mają swoją nieprawdopodobnie obrzydliwą kartę, jeśli chodzi o niszczenie Żydów. I tutaj pan Melnyk bezczelnie, no wiedząc o tym przecież, jak to wyglądało, w rozmowie z panem dziennikarzem twierdzi, że przecież ich przy tym w ogóle nie było. Ja tutaj przyniosłam, no są problemy. My byśmy się bardzo łatwo mogli wybronić z tych wszystkich oskarżeń. Przecież jest dowodów, naukowców, cała fura za granicą. Tutaj przyniosłam pobyłę, która składa się z tekstów osób z całej Europy, a nawet świata, bo tutaj mamy też teksty autorów kanadyjskich, OUN, UPA i Zagłada Żydów. Czyżby, ale wydanie tej książki, 5 lat, proszę Państwa, trzeba było walczyć o to, aby udało się, i to głównie sponsorowana była przecież przez prywatnych sponsorów, składki były, przedpłaty były, żeby ona mogła się ukazać. I teraz pytanie. Dlaczego takie badania w Polsce przez instytuty żydowskie nie były robione? Jak to się dzieje, że tutaj takie milczenie i że to my, tutaj grupka Polaków, historyków niezależnych, skrzykuje Towarzystwo Historyków z całego świata, aby taką pozycję wydać. Ona powinna, taka pozycja, być sfinansowana w całości, bo ona pokazuje zbrodniczość formacji, która nie tylko doprowadziła do wymordowania Polaków, ale także ludności żydowskiej, która, jak wiemy, ma ogromne wsparcie zagraniczne. No oczywiście oni tej współpracy z nami nie chcą, bo chcą być jedynymi ofiarami tej wojny. Na razie nie pamiętają, kto obsługiwał obozy koncentracyjne, kto służył w policji ukraińskiej. No tutaj trzeba powiedzieć, że ta współpraca melnykowców, właśnie tego Andrzeja Melnyka, sprowadziła się też do tego, że powołano 14. Dywizję Grenadierów SS Galicet, prawda? To jest właśnie Galicet, to jest właśnie ta grupa. Tak więc wysłanie do Niemiec takiego człowieka, który być może nawet rodzinnie tam jest powiązany, nie ma tutaj przypadku. No jego sposób, już nie mówię tylko o kłamstwie, ale w ogóle o sposobie, w jaki on sobie tam poczyna, dla nas Polaków powinien być, dla Niemców być może jest, ale dla nas też powinien być dowodem na to, z jaką butą, z jaką bezwzględnością i bezczelnością, jeśli chodzi o kłamstwo, mamy do czynienia, prawda? Jest to człowiek, który się w ogóle nie zawaha, aby takie rzeczy mówić i uważa, że może je. No i teraz, jak ocenić w ogóle to jego wystąpienie? Dla mnie to wystąpienie to jest kolejny balon próbny, który jest kierowany jeszcze w takiej formie
bezczelnej, bo prawda, to jest blisko już do tych obchodów 11 lipca, on sobie pozwala na oskarżanie Polaków o mordy w przededniu niemal 79. rocznicy apogeum zbrodni i on oskarża Polaków i jeszcze wrzuca taką dodatkową wrzutkę dotyczącą tego, że no jeżeli nawet gdzieś tam prawda coś było, to Polacy sobie prawda na to wszystko zasłużyli, ponieważ przecież oni tak strasznie gnębili, w ogóle jakieś obozy koncentracyjne robili, jakieś straszne rzeczy tych Ukraińców w okresie międzywojnia. Jeszcze fałszując statystyki, przecież on tam mówi, że to w zasadzie to Ukraińcy tutaj mieszkali, prawda? Tutaj jest rzecz jakaś zupełnie chora, każdy może sobie wziąć, zobaczyć ilu tych Ukraińców w Polsce było, do których oni zresztą wliczają też Rusinów, czyli i wszystkich tych ludzi, którzy nie byli, że tak powiem, Ukraińcami, bo Ukraińcem przed wojną, Ukraińcami nazywano tylko tych ludzi, którzy byli nacjonalistycznie jakby zaangażowani. Ta cała reszta to byli Rusini, Rusini, którzy żyli z nami, z różnym zresztą skutkiem, prawda, ale od wieków były polskie wsie, były ruskie wsie, były mordy, potem było życie, potem były mieszane rodziny. Żyliśmy sobie razem i dopiero takie sformułowania, prawda, które wskazują na to, że oni mieli prawo tak naprawdę to dokonać, jest najbardziej strasznym dla mnie fałszerstwem. Tutaj jeszcze raz przytaczam. Ja wiem, że to zdobyć tą książkę w tej chwili to jest w zasadzie prawie niemożliwość. Nawet ja w tej chwili mam ich może z 15 jeszcze egzemplarzy. To jest koniec na dodruk. Niestety w dzisiejszych warunkach to już nie stać. To jest książka, mówię, plan 7-8 lat pracy, gdzie jeżeli Państwo zobaczą i będą chcieli się dowiedzieć, co nas czeka razem z tymi osiedleńcami ukraińskimi, to Państwo tutaj znajdą odpowiedź. Nic śmiesznego, to się do nas dużymi krokami zbliża. Pani doktor.